Po raz kolejny okazuje się, że druga liga to jest taki ciężki poligon walki. Dzisiejszy mecz, chyba głównie w środku pola. Wydaje się, że ta sytuacja z pierwszej połowy Jakuba Araka mogła trochę ustawić ten mecz. No zgadza się, Kuba miał dobrą sytuację, chociaż tak naprawdę nie było łatwo strzelić z tej piłki. No, różnie mówią, że mógł przyjmować. Moim zdaniem dobrze zrobił, że uderzył. No, zabrakło tam, tam niewiele. Co do ligi, no to zgadzam się, każdy mecz jest meczem walki. Tak jak zresztą tabela pokazuje jak jest, jaki wielki jest ścisk na górze, że każdy może wygrać z każdym. Dzisiaj zremisowaliśmy kolejny mecz z rzędu, no szkoda tych punktów, bo do koło brzegu moglibyśmy już jechać z, no, z dobrym zapasem punktowym. W tej drugiej połowie trochę lepiej chyba wyglądało to pod względem piłkarskim, widać było, że potrafiliście się dłużej przy piłce utrzymać. Jednak e, Znicz e, świetnie grał w defensywie i tak dosyć agresywnie i ciężko było sytuację. No zgadza się, też trener Banasik słynie z tego, że potrafi dobrze uporządkować drużynę. Pierwsza połowa zwykle tak była w drugiej lidze, że, że drużyny się badają, nikt nie chce też zaryzykować, jest dużo walki, każdy ma siłę. Zresztą pogoda też nie była taka, żeby, żeby za tą piłką dzisiaj jakoś mega biegać, więc no tak się tutaj w tej drugiej lidze układa. No miejmy nadzieję, że kolejny mecz ułoży się bardziej po naszej myśli. Czy mieliście jakieś yy, rady dla trenerów? Bo mieliście okazję współpracować z trenerem Banasikiem w Legii? Yy, zgadza się. No, trener Banasik był y, moim trenerem w, w młodej ekstraklasie w Legii Warszawa. Yy, porozmawialiśmy sobie przed meczem, ale nikt nie zdradzał żadnych szczegółów taktycznych, także wszystko, wszystko odbyło się na, na normalnym poziomie. Teraz praktycznie dwa mecze, i chyba będą jeszcze trudniejsze, bo z rywalami, którzy walczą o przetrwanie w tej lidze. Zgadza się, no, najlepiej to wygląda w lidze angielskiej, gdzie te drużyny, które bronią się przed spadkiem, no, wyczyniają cuda po prostu. Tak samo będzie u nas. No, nikt się przed nami nie położy, tym bardziej, że stawka jest o utrzymanie w drugiej lizy, także myślę, że kotwica i kotwica i puszcza tacą na pewno z siebie wszystko i, i będą naprawdę mecze, jak to mówią, na noże.